Uwielbiał malować kobiety, uwielbiał malować pejzaże, uwielbiał malować nawet kościoły czy sztukę sakralną, budynki. Wszystkie są, mają swoją własną, swój własny styl i też ważnym elementem jego twórczości były zajmowanie się tworzenie polichromii. W wielu kościołach na terenie całej Polski stworzył wspaniałe dzieła. Jeśli Państwo będą gdzieś w okolicy, najbliżej jest we Wrocławiu, w kościele, w katedrze, zarówno grekokatolickiej, potem są tychy, jest kilka kościołów w Warszawie, które są zdobione polichromią właśnie Jerzego Nowosielskiego, no i dużo małych, mniejszych świątyń. Są to świątynie zarówno rzymskokatolickie, jak i grekokatolickie, jak i prawosławne. Polecam właśnie do spojrzenia i jak na drodze Państwa jakiejś podróży gdzieś taki kościół będzie, to wrażenie jest niesamowite. Drodzy Państwo, Jerzy Nowosielski nie chciał, by jego muzyka była rozróżniana, muzyka sakrum i muzyka ta profana, czyli ta świecka. Uważał, że albo jest sztuka dobra, albo jest niedobra. Nie możemy ją dzielić na muzykę świecką i na muzykę sakralną. Każda ma swoje przesłanie i każda ma dotykać tego, co w nas jest, co nas uwrażliwia. Przejdziemy już teraz do tego świeckiego bardziej części koncertu i przekazuję głos panią z zespołu SPAK. Zostaniemy w komisji religijnej, a już za chwilę płynnie przejdziemy do faktycznie tych świeckich utworów. Oj, zeszła zoria wieczorowa nad Poczajewo. Oh,
Łękowską. Pływę kacza po Tysyni. Thank you.
Ja jej odpowiedziałam.
bardziej, ale naprowadzę, że jest to chyba najbardziej znana ukraińska dumka. I Bohun. I Bohun już śpiewał. Skradał serce. Śpiewając ten utwór. Thank you.
Thank you.
Синет на ним та жовре мене.
się, więc po jesieni będzie zima, więc zaśpiewamy piosenkę o zimie. A jeszcze przy okazji zrobimy sobie może tą piosenką małą zapowiedź, pozwolimy sobie. Ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy bardzo ciężko pracowałyśmy nad naszą debiutancką płytą, która będzie zbiorem wschodniosłowiańskich kolęd. Także jeżeli Państwo nie mają pomysłu na prezent dla swoich bliskich, to myślę, że i przez internet, i w takich sklepach jak Empik może pojawi się nasza płyta duetów Spad z kolędami. Nie będzie na tej płycie utworu, który zaśpiewamy oczywiście, bo nie będziemy śpiewać jeszcze kolęd, ale ta piosenka jest o śniegu, o miłości i o śladach na śniegu miłosnych. I to, szanowni Państwo, mówiła pani Aleksandra, która w O piosence może trochę zmyśliłam, a nie zmyśliłam, ale o płycie na pewno nie zmyśliłam. Jej towarzyszką na scenie jest pani Adrianna Wyśle. I jeszcze jeden utwór, jak rozumiem. A potem bis. Thank you.